Ważę na co dzień po 88 kilo, także cały czas jestem jakby w niższej kategorii, oczywiście mowa o 86, ale tak, jestem zadowolony z tej wagi, że tak powiem, tempo walki szybsze, jest mi dobrze w tej wadze i na pewno w niej zostanę. No właśnie, z wagi zadowolony, czy z walki zadowolony? Ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę dopiero jestem świeżo po walce. W głowie jestem, myślę, że zadowolony, bo fajnie walka przebiegała po moje myśli. Na pewno są aspekty, które muszę wprowadzić więcej do walki. Ale myślę, że jak na spokojnie, jutro może, bądź pojutrze, tak naprawdę obejrzę i zabieram się dalej do treningów. Jak myślisz docelowo, no to którą kategorię wybierasz? Kurczę, ciężko mi powiedzieć, ponieważ teraz, że tak powiem, IBA trochę mi pokrzyżowała plany, bo tak naprawdę wprowadzili nową kategorię wagową, a gdzieś tam na Igrzyska Olimpijskie zabrali mi tą wagę. Troszkę dla mnie to jest, że tak powiem, prywatnie dziwna sprawa, no bo tak naprawdę po co utworzyli nową kategorię, skoro nie dają ją na Igrzyska. No będę musiał się na pewno zastanowić, czy to będzie rywalizacja z Mateuszem w 92, czy może w 80 niżej. Na pewno to jest do przemyślenia, bo turnieje kwalifikacyjne już od stycznia. No właśnie, dlatego o tym pytam, no bo to jest czas chyba w tej chwili, to już jest moment, w którym trzeba to wybrać, prawda? Tak, ale to jak już mówię tutaj z trenerami, z tatą, myślę, że podejmiemy na pewno dobrą decyzję i będę, że tak powiem, rywalizował i moim celem są właśnie turnieje kwalifikacyjne, także będę na pewno do tego dążył. Z walki do jednej bramki tak naprawdę, 5-0, czyli zdominowałeś, tak to czułeś? Tak, czułem dominację, czułem się fizyczniejszy, mimo że chłopak właśnie tutaj, rywal z Litwy, fajnie zbudowany, tutaj też w pierwszej rundzie silny, ale czułem z każdą sekundą walki, że to ja tutaj fizycznością nadrabiam i gdzieś tam go przełamuję po tych ciosach z dołu i czy też na górę. Na pewno fajna walka, myślę, podoba mi się z perspektywy, ale tak jak mówię, muszę obejrzeć. Ty lubisz tak analizować, nie wypowiadać się zaraz po walce na gorąco, czekasz z chłodną głową, kalkulujesz? Zgadza się, no kurczę, nie chciałbym, że tak powiem, odbierających gdzieś tam wprowadzać w błąd, ale no tak, jestem taką osobą, która woli obejrzeć i dopiero się wypowiedzieć. Tak samo po mistrzostwach Europy, walkę obejrzałem dopiero tydzień temu, także jestem takim człowiekiem po prostu. Krótko mówiąc, dużo pracy jeszcze, bo teraz taki turniej bardzo ważny dla Was, wyjeżdżacie za chwilę, no i mistrzostwa Europy, prawda? Tak, tutaj jeszcze tak jak z trenerem właśnie trwa rywalizacja, tak naprawdę moje zastanowienia co do mistrzostw Europy to jeszcze, że tak powiem, już końcówka, ale czy jeszcze tam w swojej głowie mam kilka planów i rozważeń. Tak, jeśli mógłbym na sam koniec, to chciałbym dodać i oddać serdeczne podziękowania dla moich sponsorów, którzy na co dzień, że tak powiem, wspierają mnie tak samo finansowo, gdzie nie muszę się o nic martwić, tak naprawdę wspierają moją karierę finansowo, gdzie mogę się skupić tylko na treningach, dlatego chciałbym w głównej mierze podziękować mojemu właśnie partnerowi Lotto, panu Maciejowi Drozdowi i również firmie Nowa Termia Pompy Ciepła.